Cześć, jest ze mną Maciej Danieluk, ja nazywam się Dawid Łosiński, a w tych kilku lekcjach, filmach opowiemy Ci, jak stosować oprogramowanie dostarczone z ekranami ViewSonic. Maciej, czy to będzie trudne? Mam nadzieję, że nie. No to do roboty. Cześć. W tej lekcji opowiem Ci, jak korzystać z bogatych zasobów ViewSonic Originals. Jestem zalogowany na moim ekranie. Co ważne, możesz to zrobić też na swoim komputerze. Jeśli odpalisz sobie MyViewBoard, zalogujesz się do niej, to spokojnie też możesz to samo robić. Odpalam sobie tutaj takie kolorowe kółko i w tym kolorowym kółku mamy już jakby polubione strony przez producenta, które nam ktoś zachęca, żebyśmy z nich korzystali, jeśli chcemy przygotować się do lekcji. Ale tutaj do góry mamy skrót do ViewSonic Originals. Odpalamy. I zobacz, co się dzieje. Od razu przed Tobą odkrywa się ogromna pula prezentacji. W przeglądarce możemy sobie ją odpalać, możemy sobie powiększyć ekran. Co jest ważne, na ten moment producent dopiero pracuje nad tłumaczeniem wielu z tych prezentacji, więc większość tak naprawdę będzie w języku angielskim, więc szczególnie pomocny materiał dla anglistów, ale tak naprawdę dla przyrodników czy dla kogokolwiek innego też coś sobie znajdziemy ciekawego dla siebie. I teraz tak, pobieramy sobie ulubioną rzecz, którą chcemy przygotować. O, coś o kolorach. Proszę bardzo, to ja sobie wybiorę tutaj o kolorach. Klikam sobie prezentację o kolorach, czyli w sumie Originalsa o kolorach. Mam informacje, co tak naprawdę w tym materiale się znajduje. Różne rzeczy mogę sobie poprzeglądać, a jeżeli chcę, bo już wiem, że to jest to, co chcę zastosować na mojej lekcji i chcę to wykorzystać w ramach mojej prezentacji na ekranie, to klikam taki guzik Apply. W ten sposób cały ten zasób pobiera się do mojego ekranu i jak widzisz, od razu pojawia mi się na moim whiteboardzie. Tutaj mogę sobie zmienić kolejne slajdy i w ten sposób pojawiają mi się interaktywne treści, które ktoś już za mnie przygotował. Mogę sobie odpalić taki materiał wideo, ale też dodatkowa rzecz jest taka, że mogę w każdej chwili za pomocą palca lub specjalnego właśnie pisaka mogę edytować tą treść, dodając sobie różnego rodzaju zaznaczenia. Mogę sobie tutaj podkreślać, zaznaczać i inne interaktywne rzeczy robić z uczniami. Także już mamy gotowy materiał, który możemy swobodnie sobie przetwarzać. Pamiętaj, że tworzą nam się po prostu osobne slajdy i teraz Twoja sprawa tak naprawdę jest, ile tych slajdów chcesz wykorzystać i co będzie dla Ciebie inspiracją z Originalsów. Pamiętaj, kolorowe kółeczko i w kolorowym kółeczku możesz sobie przeglądać te rzeczy, które tutaj się znajdują. Możesz też zalogować się do Originalsów za pomocą przeglądarki na komputerze i też będziesz miał gotowy wybór tych prezentacji, które możesz kliknąć i tak jak ja teraz jestem zalogowany w Originalsach już wewnątrz MyViewBoard i mogę sobie dodawać te kolejne prezentacje do mojej prezentacji, którą przygotowuję dla uczniów, tak tutaj na komputerze będziesz miał trzy kropeczki i będziesz mógł po prostu pobrać plik OLF, tak jakby gotową prezentację, którą możesz przenieść sobie na pendrive i odpalić tutaj z wewnętrznej pamięci. Jeszcze jedna ciekawa rzecz jest taka, że to, co zastosuję i to, co pobiorę sobie do mojej gotowej prezentacji, mogę edytować, czyli wystarczy, że dotknę sobie palcem i tutaj jakby, jeżeli nawet to nie jest po polsku, a potrzebujesz bardzo tych treści, to wystarczy, że dwa razy sobie klikniesz i już możesz na przykład wpisywać sobie swoją treść i pamiętaj też, że możesz to w wygodny sposób robić na komputerze, czyli możemy sobie zrobić jakiś swój tekst tutaj zamienić. Proszę bardzo, i już widzę, że mogę sobie go poprzestawiać, mogę sobie zrobić następny slajd i tak samo te rzeczy, które są gotowe, gdzieś wyszukane, bezpieczne i przystosowane do pracy z uczniami, możemy sobie korzystać albo możemy podmienić na jakiekolwiek inne, które nam będą odpowiadały. Także sporo tutaj dzieje się na tych slajdach, także warto sobie korzystać z Originalsów. Po prostu. Polecam.